Film rozpoczyna ujęcie na ciemny i długi korytarz. Na ścianach rozwieszone są zdjęcia projektów i prac studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Pojawia się logotyp uczelni i nazwa wydziału. Kolejne ujęcia to już jasne pomieszczenia pracowni wydziału. Na ścianach pomieszczeń ponownie widoczne zdjęcia projektów. Pod nimi ustawione są gotowe prace prezentowane w pomniejszeniu lub skali 1:1. W kadrze pojawiają się też studenci w trakcie zajęć, na których wraz z wykładowcami omawiają tworzone przez siebie prace. To małe i duże formy, takie jak krzesła, stoliki, ścianki działowe i inne formy przestrzenne służące dekoracji lub poprawie funkcjonalności wnętrz. Ujęciom filmowym towarzyszy animacja zdjęć archiwalnych wydziału. Na nich pokazane są zajęcia praktyczne, tworzenie projektów i ich prezentacja podczas wystaw. Mówi Stanisława Danylenko, studentka Akademii Sztuk Pięknych. Studiując na Wydziale Architektury Wnętrz już od kilku lat mogłam dokładnie poznać specyfikę tego kierunku. Jest to wydział kameralny. Dzięki stosunkowo małej ilości osób na wydziale wszyscy dobrze się znają, zarówno studenci, jak i prowadzący. Dzięki temu panuje tutaj bardzo przyjazna atmosfera. Każdy student w razie jakiejś potrzeby czy pomocy może dostać takie wsparcie od prowadzących pracowni oraz ich asystentów. Studiowanie architektury wnętrz jest bardzo ciekawą przygodą. Na naszym wydziale studenci mają opcję wybrania różnych pracowni. Są do wyboru pracownia mebli, pracownia przestrzeni ekspozycyjnych, pracownia tkanin i ubioru i pracownia projektowania wnętrz. Pracownie różnią się między sobą swoją specyfiką. W trakcie studiów studenci mają różne możliwości, w tym to wzięcie udziału w różnych wystawach, warsztatach, festiwalach. Także studenci mają możliwość skorzystania z programu Erasmus i to jest super doświadczenie, możliwość studiowania w Akademiach Sztuk Pięknych w innych krajach. Mamy na wydziale także koło naukowe, Wydziału Architektury Wnętrz, WAW, które zajmuje się projektami artystycznymi, projektowymi, które się łączą też z nauką. W trakcie pracy nasze koło naukowe też współpracuje z innymi uczelniami, na przykład jak z Uniwersytetem Jagiellońskim i też z AGH. I ostatnio robiliśmy projekt wspólnie z AGH, z Wydziałem Fizyki i Elektroniki. Robiliśmy wspólny projekt koła i ich kola, który zaprezentowaliśmy na Open Art, Open Eye Festival rok temu. Ujęcia prezentują wnętrza pracowni Wydziału Architektury Wnętrz. Na ścianach pomieszczeń ponownie widoczne są zdjęcia projektów, a pod nimi ustawione są prace w pomniejszeniu lub skali 1:1. W kadrze pojawiają się też studenci w trakcie zajęć z projektowania. W kolejnych ujęciach pojawiają się zdjęcia ilustrujące już wykonane projekty. Mówi doktor habilitowany Łukasz Sarnat, prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz. Już od przyszłego roku planujemy przenieść naszą siedzibę do nowego budynku przy ulicy Syrokomli. Będzie to budynek po całkowitym remoncie, pozbawiony barier architektonicznych. Marzy nam się dalszy rozwój i dostosowanie naszych przestrzeni. Kolejnym etapem może być modyfikacja naszej strony, wdrożenie jej dostępności zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej stawianej podmiotom publicznym. I dalej chcielibyśmy, aby wydarzeniem organizowanym przez nasz wydział, takim jak Biennale Architektury Wnętrz, bądź wystawy organizowane w Wydziałowej Galerii Sztuki Strefa, towarzyszył tłumacz języka migowego bądź audiodeskrypcja. Wydział Architektury Wnętrz wiele projektów realizuje z partnerami zewnętrznymi. Ostatnio na przykład powstał dyplom, którego celem był projekt aranżacji pokoi oraz przestrzeni komunikacyjnych w krakowskim ośrodku dla dzieci niewidomych i słabowidzących. W ramach praktyk zawodowych nasze studentki realizowały projekt wnętrz Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Babińskiego. Zastosowały okładziny, które podniosły komfort akustyczny oraz uczyniły te przestrzenie bardziej przyjaznymi dla młodych pacjentów. Zawsze staramy się wychodzić z naszymi projektami na zewnątrz i prezentować je ludziom, którzy niekoniecznie trafiliby do nas na wydział. Program studiów na Wydziale Architektury Wnętrz zbudowaliśmy tak, aby rozbudzać kreatywność i wrażliwość naszych studentów oraz przekazywać im niezbędną wiedzę do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania zawodu. Uczymy ich rzeźby, rysunku, malarstwa, ale również modelowania 3D czy mappingu. Widok przynosi się do sali Senackiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Na tle galerii obrazów widać postać magister Anny Duczmalewskiej, pełnomocniczki do spraw osób z niepełnosprawnościami. Swoją wypowiedź prezentuje w polskim języku migowym. Wydział Architektury Wnętrz dzisiaj mieści się w budynku przy ulicy Humberta 3.
Znajduje się tu dziekanat i pracownie, gdzie realizowane są zajęcia. Niestety budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Nie dysponujemy liniami naprowadzającymi dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale jeżeli potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu. Większość naszych pracowników jest przeszkolona i postara się pomóc. Jeżeli jesteś osobą głuchą, niesłyszącą i potrzebujesz tłumacza języka migowego, wystarczy zapowiedzieć wcześniej swoją wizytę, a postaramy się pomóc. Niedługo wydział przenosi się do nowego budynku. We wrześniu 2023 roku wydział przeniesie się do nowego budynku przy ulicy Syrokomli. Budynek wyposażony jest w windę, toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest pozbawiony barier. Siedziba dawnej szkoły żeńskiej będzie miejscem, gdzie swoją działalność dydaktyczną prowadzić będą dwa wydziały: Wydział Grafiki i Wydział Architektury Wnętrz. Film kończy tablica informacyjna. Na ekranie logo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pod logotypem pojawiają się napisy. Zrealizowane ze środków projektu Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Logotypy: Fundusze Europejskie, Wiedza, Edukacja i Rozwój, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.